Siemanko ziomeczki, z tej strony Szybki Banan i witam was na serwerze mcpvp.pl. Tak jest, po raz kolejny będę nagrywał na tym trybie, dawno bardzo nie było odcinka z tego trybu. Prosiliście o to w komentarzach niezwykle wiele razy, ale wcześniej nie chciałem nagrywać z tego względu, że nie było jeszcze starej, przepraszam, nowej mapy i nie było przede wszystkim optymalizacji, która miała odgrywać znaczne znaczenie na lagach. Na szczęście już to jest zrobione i tych lagów już nie ma, więc możecie być szczęśliwi. Jak wchodzicie na MCPVP, jesteście na takim właśnie małym lobby, takim jak tutaj teraz ja, i wchodzicie w ten portal. Po wejściu w ten portal automatycznie zostaniecie przeniesieni na nową mapę. Ta, którą pokazywałem we wcześniejszych odcinkach, już nie jest aktywna. Jak widać, teleportowało mnie na miejsce, gdzie się ostatnio wylogowałem i już możemy zaczynać grę. Teraz działa Teraz działa to troszeczkę inaczej. Wcześniej dostawało się ekwipunek za kity, które się używało. Były kit A, B, C, D i tak dalej. Teraz działa to troszeczkę inaczej. Dostajemy ekwipunek zawsze taki sam. O, właśnie taki, co mam w sumie na sobie. Albo zabiję się, dam się zabić komuś, sam się może zrobię slay. Okej. I zobaczcie, jestem na spawnie i od razu, za sekundkę, tylko mnie niech połączy, jestem. I od razu dostałem ekwipunek podstawowy, czyli cały set kolczy, strzała i miecz. No i łuk, wiadomo. Tutaj co jeszcze wam zaprezentuję? Tu jest takie wejście dla VIP. Tutaj są bajery dla VIP, wymieniarki, ender chesty, enchant. Co jeszcze tutaj mamy? Tutaj dalej mamy... Mamy działki, mamy portal do działek, wchodzicie i możecie sobie tam zamówić swoją działkę. Tu mamy sklep, zobaczycie, ja wam sklep w sumie pokażę. Przeniosłem się do sklepu. Tu możecie sobie zakupić różne bloki na swoją działkę, możecie je również sprzedać. Tutaj tak samo, a tutaj są mieczyki. Ważna rzecz, przedmioty, które mieliście na starych mapach, nie zostały skasowane, tak więc każdy ma te przedmioty, które zyskał wcześniej. Nikt nic nie utracił, więc nie musicie się o nic martwić. Tu macie takie różne przedmioty typu Excalibur, płonący miecz, zatruty miecz, później jest krwawy miecz i miecz ciemności. Excalibur to nie jest taki Excalibur jak na craftboardach czy innych z tego typu survivalach, tylko on tutaj działa troszeczkę bardziej zoptymalizowanie. Wszystkie te mieczy są dość porównywalne do siebie. Jak porozmawiacie z tym starożytnym kowalem, on wam opisze każdy z tych mieczy, macie tutaj taki dokładny opis, ale to nie ma znaczenia. Tutaj macie amulety, amulety też troszeczkę krócej działają. Ja może kupię jeden? O, mam jeden. Użyłem go i zobaczcie, działa na minutę 30, więc ten amulet nie działa jakoś wyjątkowo długo. Szczególnie, że jak zginiecie, to byście go stracili, więc możecie sobie go użyć, schować do ender chestu i biegnąć po prostu z tymi buffami, które dał wam ten amulet, a wtedy jak nawet zginiecie, to go nie stracicie, bo będzie w ender chestie. Tutaj macie magika zaklinacza, możecie sobie poczytać o każdym z tych amuletów, co jaki daje. Jedyny amulet to jest medalion, ale którego jeszcze tutaj nie widzę, to jest ten tutaj, on wkrótce pewnie zostanie dodany. Medalion po prostu jednorazowo dodaje 10 serc więcej, czyli zamiast 10 będziecie mieć 20. Okej, tutaj jeszcze macie alchemika, on sprzedaje zupki i chyba wszystko. To ja wracam na spam, troszeczkę się ponaparzam z graczami, pokażę wam też jak wygląda mapa i jak wyglądają skrzynki na tej mapie, ponieważ skrzynek naprawdę nie brakuje. Tutaj mamy free starożytne, free bersztyki, tak, staki mamy. Klikacie prawym, bierzecie ile chcecie, bierzecie staki, wam starczy. Co jeszcze wam mogę powiedzieć w tym serwerze? Macie szansę randomową, tak jak wcześniej to było, ale powtórzę o tym, na otrzymanie starożytnego... Tak? Starożytnego? Nie, nazwałem to legendarny, przepraszam. Już nie pamiętam, bo pisałem tą modyfikację dawno. Macie tutaj legendarne skrzynki i rzadkie skrzynki. Do tych legendarnych skrzynek i rzadkich skrzynek macie również rzadkie klucze i legendarne klucze. Prawda jest taka, że aby otworzyć na przykład legendarną skrzynkę, trzeba legendarny klucz, aby rzadką skrzynkę, rzadki klucz. Co trzeba zrobić, żeby mieć tą skrzynkę? Trzeba mieć po prostu troszeczkę szczęścia. Macie jedną setną procenta, że podczas zabicia jakiegoś gracza automatycznie dostaniecie do ekwipunku taki klucz czy taką skrzynkę. No i niewątpliwie jest to bardzo duży skarb. Nie można tego kupić ani za pieniądze, nie można kupić tego ani za SMS-a, ani za dolary w grze. Trzeba mieć po prostu troszeczkę szczęścia. A w tych skrzyneczkach możecie znaleźć naprawdę fajne skarby. Więc to jest mobilizacja dla tych graczy, którzy aktywnie będą grali na tym serwerze. I na pewno tacy gracze właśnie takie skrzyneczki będą mieli. Wiadomo, te skrzyneczki będą też na tyle cenne, że będzie można nimi handlować wśród innych graczy. Na przykład jeśli ktoś ma klucz rzadki, ktoś ma klucz legendarny, a powiedzmy brakuje mu, zawsze można się jakoś wymienić, można jakieś transakcje przeprowadzić. Co jeszcze mogę powiedzieć?
Jeśli chodzi o te skrzyneczki, to drop w nich jest losowy. Tak więc może tam wyjść bardzo fajny jakiś przedmiot, albo bardzo słaby przedmiot, więc to jest naprawdę losowe. Ilość przedmiotów też jest losowa, może być tak, że otworzycie skrzyneczkę i w skrzyneczce zaraz dostaniecie, nie wiem, 5 rzeczy na przykład. A może być tak, że dostaniecie tylko jedną, więc to jest naprawdę randomowe. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? VIP ma też komendę zupa, którą zaprezentuję od razu może. Się dostaje 20 zupek, to już pokazywałem zupa. O, przepraszam was serdecznie, ale nie działa. Czyli to nie jest zupa, to musi być jakaś inna komenda. Szczerze mówiąc, wypadła mi ona z głowy, ale nie będę się nad tym dłużej rozwodził. Powalczę troszeczkę, pokażę wam, co jeszcze się tutaj zmieniło. Ja już sobie wyjdę z areny i biegniemy, ktoś nas goni. Tak, ktoś nas goni i w sumie w niezłych przedmiotach nas już gonią. Tak więc będzie trzeba troszeczkę uciec. Skąd wziąć przedmioty? No, to też się pewnie pytanie pojawi. Są dwa sposoby. Raz to zabijanie, bo zarabiacie dolary i przedmioty możecie sobie kupić w tym sklepie, w którym byliśmy. A dwa to ta mapa. Na tej mapie jest poukrywane 200 skrzyń. Tak, a walczę, co mi tam. A on nie chciał chyba ze mną nawet walczyć. Aha, nie chciał. No to niech nie biegnie za mną. O, skrzyneczka, zobaczcie. Otwieram ją. Aj, dobra, ja nie mam permisji, bo Treasure Chest, nie mam permisji do pluginu Treasure Chest, musiałbym sobie teraz przyznać, w sumie mogę to zrobić. Okej, ziomeczki, powróciłem na spawn i kolejną rzecz, którą chcę wam pokazać, ja sobie włączę game moda i dam sobie też w niewidzialność, żeby nie przekazać innym graczom. Kolejną rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, są właśnie skrzyneczki, które są poukrywane wszędzie na tej mapie. Tych skrzyneczek jest naprawdę multum, zobaczcie, o, tu jest właśnie pierwsza. W każdej skrzyneczce można znaleźć jakiś inny skarb, który wam właśnie ułatwi grę. Będą to na pewno różne zbroje, różne przedmioty, różne bronie. Zobaczmy, tu mamy taki tartak. O, jedna skrzyneczka tam jest, druga jest tam. O, na drzewie tu macie kolejną, tu na ziemi jest jeszcze jedna, tutaj na dachu jest kolejna, tam jest znowu na tamtym dachu kolejna. Tych skrzyneczek jest multum. O, tu chyba w drzewie jest też, tak, też jest kolejna. Naprawdę jest tych skrzyneczek pełno i tych skrzyneczek jest około 200 na całej tej mapie, w różnych miejscach porozmieszczane. Tu macie następną, w tych tunelach pod ziemią też na pewno znajdziecie jakieś. Przejdę się na szybko i wam pokażę. Przelatuję tak na szybko, nawet nie skupiam się za bardzo na mapie. Te co będą na widoku wam postaram się pokazać. Na razie tylko jedną znaleźliśmy w tym tunelu. O, tu była chyba skitrana, tak jest, druga skitrana. Nie wiem teraz w którą stronę lecieć, tam chyba też jest jakaś. O nie, wydawało mi się. Ale tutaj też jest kilka skrzyneczek. O, chyba była? Tak, tu jest kolejna skitrana. One są czasem poukrywane, widzicie. O, tam jest kolejna. Tych skrzyneczek jest naprawdę na tej mapie pełno. Więc nic, tylko szukać, szukać i jeszcze raz szukać i eksplorować mapkę. Wylecę jeszcze szybko na górę. Troszeczkę czanki mi się wolniej ładują, ale to też żaden problem. Wszędzie tutaj jest oczywiście PvP, więc można śmiało też walczyć innymi graczami. No okej, okay, dobra, wyjdę już stąd. Wyjdę. O, tutaj kolejna pod mostem skrzyneczka. No, jak widzicie, jest co szukać, jest co badać. Za zabite osoby powoli będzie wam rósł level. Chyba 50 kili jest na każdy level, tak więc warto zabijać. Za każdego zabitego gracza również dostajecie dolarki. Nie ma na serwerze już tych lagów, które były wcześniej. To jest wielka, no naprawdę wielka rzecz, bo gra się po prostu przyjemnie. Gra się przyjemnie i nie ma tych problemów, które były wcześniej. Ja nie nagrywałem na tym serwerze tylko dlatego, że były takie cholerne lagi i naprawdę się nie dało. Mi się grało źle, nie będę polecał czegoś, co naprawdę jest bardzo, bardzo słabej jakości. Dlatego też przestałem nagrywać, mimo że prosiliście w komentarzach niejednokrotnie. Teraz tutaj wygląda wspaniale po prostu. Wczoraj były takie większe testy, bywało tutaj po 100 osób. Naprawdę chodziło to tak samo jak teraz, żadnej różnicy nie było. Więc mogę wam śmiało polecić powrót na ten serwer. Wszystkie osoby, które się zraziły z uwagi na jakiegoś tego typu lagi, mogą wrócić, bo tych lagów już nie ma. Co prawda na chwilę obecną ten super anti-cheat jest nieaktywny. No ja nie mam permisji jeszcze do tych skrzyneczek, więc nie otworzę, nie pokażę wam jak to wygląda, ale nieważne. Nie ma tutaj permisji do tego anti-cheata, tego co wgrywałem ostatnio, ale to może być wgrane, no nie wiem, może nawet jeszcze przed wrzuceniem tego odcinka może już będą wgrane. Ja jeszcze będę to testował, tak zrobić, żeby to zoptymalizować, żeby to nie lagowało, nie przeszkadzało w grze. No i tyle, no chyba więcej nie muszę nic dodawać, pozostaje mi was zaprosić na ten serwer. Powalczyć z graczami, poeksplorować trochę mapę, zebrać jakiś super sprzęt, wbić jakiś kozacki level
no i uczestniczyć w zabawie. No, z mojej strony to będzie wszystko na dzień dzisiejszy. Chciałem wam taką krótką mini prezentację zrobić tego serwera i tych zmian, które tutaj zostały dokonane. No i chyba to, co chciałem pokazać, to już pokazałem. Jeśli będzie potrzeba, to nagramy kolejny odcinek. Może jakiś PvP z graczami też zrobię. Jakiś odcinek dedykowany, ale to w niedalekiej przyszłości. Tak czy inaczej, na chwilę obecną dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka i zapraszam was na serwer mcpvp.pl. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam was, do usłyszenia.